i witajcie w CIF 5, Celtowie, Budyka, Boski Poziom Trudności. No i tutaj dobijamy Paryż. Oczywiście dwie tury czekam, bo za dwie tury szpieg, który tutaj w tym mieście siedzi, buchnie mi technologię, także no 10 tur, tak pi razy drzwi, będzie to warte, także warto oczywiście poczekać, bo te technologie są mi potrzebne. Ja generalnie myślę, że jednak przegram tę gierę, niestety. Na punkty, jak widzimy, Japończyka dogonić się nie uda. Widzieliśmy w poprzednim odcinku, gdy analizowałem te miasta, które Japończyk posiada, że on kawał Niemiec podbił. Bo tu jest mnóstwo niemieckich miast, nie widzimy tego, ale on całą Irlandię zajął. Się zapafluniłem. A tam była Anglia i Zulusów nam wylosowało. No i teraz prawie całe Niemcy podbił, a Niemcy były potężne. Niemcy dalej są potężne, naukowo są najpotężniejsze na świecie i idą po zwycięstwo naukowe. I o ile być może nie da rady Niemiec wygrać tego naukowo, zajął też Babilon. Nie dał rady wygrać tego naukowo i to mu się może nie udać, tak obstawiam, no to ja nie zdążę wygrać kulturowo-turystycznie. Tak mi się wydaje. Także Japończyk to zrobi. Wygra na punkty. Chyba. Tak myślę. Aczkolwiek no będziemy tutaj próbowali oczywiście temu przeciwdziałać. Zobaczymy. Z uwagi na to, że właśnie Japoniec agresywny, mój sojusznik, przyjaciel, zawarł pokój z Niemcem, no to namówiłem go do wojny z Kartaginą. No bo tam coś donosili inni, że on spiskuje przeciwko mnie. No i to jest Japończyk. No to wiemy, że to może być prawda. Mimo przyjaźni od początku giery. Ale to może być prawda. A chcemy oczywiście, żeby Kartagina, która też tutaj wiecznie przeciwko mnie spiskuje, też żeby miała zajęcie. Jeśli nawet Japończyk jakieś kolejne miasta zdobędzie, kogokolwiek, to nie ma to znaczenia, no bo i tak jest potężny i tak go punktowo nie dogonimy. Więc wszystko stawiam już na jedną kartę. No i zobaczymy. Jeszcze w demo możemy zerknąć. Patrzcie, Niemca. Nie no, fatalnie to wygląda. Znaczy, no, pod wieloma względami nie wygląda fatalnie, ale jest fatalnie jednak. Ojejko, masakra normalnie. Masakra. Ile to kosztuje? 260. Dobra, na razie niech to tutaj sobie siedzi. Przezbroimy to. Znaczy, ustawimy za chwilę, bo będziemy szli na durko oczywiście. Taki jest plan. A już kumam, dlaczego te moje samoloty tak słabo walą. Przypomniało mi się, dlaczego od lat ich nie buduję i tylko mówię, że nie buduję, bo są słabe. No właśnie dlatego. Ja często gram na pamięć. Po prostu lata temu sobie coś policzyłem, przetestowałem i się tego trzymam. A pamiętajmy, że CIF 5 to jest gra, która wyszła w 2009 roku, a ostatni duży patch to był chyba w 2014. Także od 10 lat mam już takie pewne stałe nawyki. No i zwykle czekam po prostu na te lepsze bombowce, bo są wyraźnie lepsze. Także nawet tutaj to słusznie zwróciliście na to uwagę, nie namieszałem z tymi tutaj napisami, tymi żółtymi i ewentualnymi czerwonymi, które się pojawiają przy ataku jednostką lotniczą, samolotem, bombowcem, czy tam trójpłatami, myśliwcem. Zwykle na niego nie zwracam uwagi, tylko patrzę na obrażenia, jakie sam zadam, a jakie zada przeciwnik. Jak wychodzi tam, że przeciwnik zadaje dużo obrażeń, to ja wiem, że mnie przechwyci wtedy, to oznaka, że mnie przechwytuje. No i tutaj bez przechwytywania, bo bazuki jednak tego przechwytywania nie mają, tylko takie pelotki. I takimi dysponował Francuz, chociaż niszczyciele też miał. A niszczyciele jako okręty też są przeciwlotniczymi jednostkami. No niemniej, często nie było takich jednostek w pobliżu i tam o przechwytywaniu mowy być nie mogło, ale z uwagi właśnie na to, że te pierwsze bombowce, te pierwsze wojenne i te trójpłaty są słabymi jednostkami, no to to wyglądało jak wyglądało, bo pamiętajmy ten guzik. Pamiętajmy o tym, szanowni państwo, że w grze musi być zachowany jakiś balans. O, normalnie jednostka dystansowa, a taką też jest bombowiec czy trójpłat, aczkolwiek inną. No ale jak strzelam artylerią, nawet w to, no to jakby to była ta piechota zmechanizowana, BWP,
czy nawet śmierciobot, no to ja bym żadnych obrażeń nie otrzymał, tylko bym tej wrażej jednostce no, zadał 2 punkty obrażeń, powiedzmy 5. Minimalnie z tego paska by było. Na podobnej zasadzie działa bombowiec, czy ogólnie samolot w tej grze. Ale, Jezu, co ja zrobiłem, chciałem pokazać, a w końcu strzeliłem. Ale jestem typem. No dajmy go tu. No i taki bombowiec. Zobacz, nawet jak balę w to, to całkiem... No nie, tutaj tak tego nie widać. W tych bazukach to było widać. Ale rzecz w tym, że tutaj nic mnie nie przechwytuje. Ale... No ten bombowiec fizycznie na mapie nie występuje. Nie można go zabić. Nie można zadać mu obrażeń. Tak jak to można zrobić z taką jednostką artylerii. Czy karabinu maszynowego, czy kusznika zwykłego. W przypadku bombowca tak zrobić nie można, więc w ramach balansu gry, pewnej gamifikacji, pewnego uproszczenia, zdecydowano się, że każda misja będzie wiązała się z jakimś tam, z jakąś tam utratą zdrowia. Tego naszego zielonego paska życia, tak w cudzysłowie oczywiście. No i właśnie... To, ile tych obrażeń otrzymamy, zależy od tego, jak mocną jednostkę bijemy. No, a bazooka względem tego tutaj widocznego bombowca pierwszowojennego. Ja tu nie mam nikogo w zasięgu, prawda? Nie mam. No jest dwie technologie, dwie epoki do tyłu. Dwie epoki do tyłu. No i przez to, że te bombowce są słabe, a bazooka jest mocna, jest dwie epoki do przodu, ma dużo zdrowia, ma dużo różnych defensywnych i ofensywnych punktów, to tak to wyglądało w praktyce, biorąc pod uwagę właśnie te punkty, jakby mnie to przechwytywało. Czasem nawet była taka dziwna sytuacja, że podgląd mi wskazywał, że dostanę sporo obrażeń, i zadam, no, powiedzmy 15 obrażeń bazuce wroga. A sumarycznie wychodziło tak, że dostawałem więcej obrażeń niż ten podgląd pokazywał, a bazuka wyraźnie mniej, czyli sytuacja właśnie jak przy przechwyceniu. I to wszystko mnie myliło. Ale, no summa summarum przypomniało mi się. Po prostu te jednostki są słabe, szczególnie jak się walczy przeciwko silniejszym i dlatego właśnie od lat ja tych jednostek nie robię albo się na nich nie opieram, czekam na te lepsze bombowce. Także lata temu już to skumałem, odkryłem, tylko że kompletnie o tym zapomniałem. I teraz wróciłem do, no to niejako sytuacja mnie zmusiła do tego, żeby korzystać z tych bombowców właśnie. No i to mi właśnie przypomniało. Dlaczego tak rzadko te jednostki wykorzystuję? Są słabe. Ja w końcu tego nie zabiłem tutaj. O, suczka. No może ja się już przetransportuję. Nie no, jeszcze jakieś doświadczenie chciałbym zdobyć. Dobra, to walimy w tego może. No szkoda, kurde. Znaczy, to w sumie... Nie no, trochę jednak szkoda, bo jak wróg na boskim poziomie trudności wali w nas tymi bombowcami, to tak tego nie widać i zabija. A my tutaj jednak nie mamy tak dobrze. Jeśli walczymy na bóstwie przeciw silniejszemu przeciwnikowi, który niestety, szanowni państwo, ma nie tylko jednostki dwie epoki silniejsze, ale sam jest po prostu ze dwie epoki silniejsze od nas. A to też się wiąże z pewnymi profitami dla niego. Dlatego też ma takie miasta potężne, 138. Ale w przyszłej turze powinniśmy to zdobyć. No nie chcę tu znowu podchodzić, bo mnie to strzeli z miasta, artylerią poprawi i zginę tak jak to zginęła już mi jedna artyleria. Pamiętamy jak to było. Okej. Ale mam pecha w tej grze, jeśli chodzi o właśnie takie niedobijanie jednostek.
O, Kartagina pomaga. Nie, co, to Niemiec był? Nie, nie, Kartagina taka fioletowa. Nie, kurde. Denerwuje mnie, że znika ta ikonka jak się... A nie, to... Muszę na nagraniu zobaczyć. Bo niebieskie to nie było, a to Kartagina zabiła. Co to było? A, czyli dwie takie jednostki muszę zbudować. A, bo sobie przestawiłem, myślałem, że będę sprytny, a akurat pokój zabrę i takie tam... A, następny, cholera. Ale mi nie pykło. Także niezłe jaja z tymi... Z tymi bombowcami. O, poszedł sobie, dobrze. No i oni tutaj mogą się całkiem fajnie bić, bardzo mi się to podoba. Ja tu niedługo się włączę w tę bitkę. W ogóle staram się już nie mówić o wojnie. No teraz jeszcze powiem, bo to te algorytmy naprawdę, kurde, to było, wyłapują. I potem w mordę jeża nietoperza spadają te zasięgi. Ja mam właśnie małe zasięgi, tak też kilka osób mi uświadomiło, zresztą sam też śledzę te takie YouTube'owe newsy, jak to działa i w ogóle techniczne sprawy. No i to moje wieczne gadanie o WO, no może tutaj naprawdę psuć mi kanał. Ja przez lata sobie olewałem sobie, bo coś słyszałem niby o tym, ale bez przesady, no przecież gram w gry strategiczne, no to jak mam nie mówić? Ale teraz mówię bitka, wojaczka i tak będę kombinował. Zabijania jednak nie uniknę, cholera. I o zabijaniu to będę mówił, chyba że się jakoś odzwyczaję też. Nie wiem, może też jakieś sobie inne słowo. Może tam utłukę czy coś? No nie wiem, zobaczymy, będę kombinował. Dobrze by było. I też w opisach już też słowa na W nie daję, ani takich tych, które triggerują. Szanowni Państwo, algorytmy YouTube'owe. Okej, spróbujmy tu i zróbmy jeszcze jedno takie. Dobra. O dobra, zobaczmy jakie mamy. No atom to za jedną turę będzie, albo silnik spalinowy. O! Trochę słabo, bo wiecie na co liczyłem. No, na te technologie. Samoloty są fajne, 6 tur zarobię, ale to nie po drodze. Choć będę miał te lepsze, no to... Ale wolałbym penicylinę. No, najbardziej bym chciał penicylinę. No ale jak nie ma penicyliny... A tu co jest w ogóle? A, zasięg. No dobra, to idźmy to. Chociaż nie, to jest niezłe, bo będę lotniska też musiał zrobić, bo to działa podobnie jak hotel. 50% kultury, cudów świata, cudów natury i ulepszeń. Słynne miejsce Maui, Chateau mamy. Dodawane jest do generowanej przez miasto turystyki. 50% do generowanej przez wielkie dzieła turystyki. To lotniska jeszcze będziemy w kilku miastach robili. Vision. Więc może być. No i epoka atomu. O, dobrze udało mu się. No i dobra, w tej turze już właśnie dzięki temu, że nasz szpieg zrobił robotę, to my możemy to miasto zdobyć i zawrzeć pokój. No dobra, nie będziemy cudaczyć, weźmiemy na full. Objedziemy sobie chyba tym. O, awansu raczej nie dostanie. Ale dobra, wjeżdżamy. Szpieg ucieknie. My wchodzimy do miasta, szpieg ucieka. No to jest takie śmieszne akurat, jeśli chodzi o te mechaniki. CIP 5. Mamy 26. No i będzie na minusie chyba. A i zdobyliśmy. Mamy Broadway, to jest fajne. Są też wielkie dzieła, jest turystyka. Jest Chrystus Zbawiciel. Koszt przyjmowania ustrojów w kulturze jest niższy o 10%. To jest dobre. Ale pamiętajmy też, że każde kolejne miasto zwiększa nam koszt tych właśnie samych ustrojów o 10%, ale każde wcielone do nas tak praktycznie. Nie tylko formalnie, ale i praktycznie. Czyli marionetki tego limitu nie podnoszą. I dlatego Kopenhaga ciągle jest
i chyba zostanie marionetką, bo hotel zbudowała, teraz buduje tam uniwersytet, czyli dobre budynki robi. To może zostanie. Hagia Sofia wiarę nam dokłada. Krzywa wieża w Pizie, 25% do kumulacji wielkich ludzi, o to jest fajne. Jak się zbuduje, mamy też wielkiego człowieka, to mnie już nie dotyczy niestety. Notre Dame, zadowolenia dużo, cudownie, i wiara 4. Partenon. No, 4 kultury mamy po prostu. Porcelanowa wieża. O, nie mam już umów naukowych i chyba już robił nie będę. Ale spoko. Więcej nauki generowanej właśnie. Wielka biblioteka, no darmowa technologia i potem darmowa, to już tam dla nas nie ma większego znaczenia. Ale jeden kultury, 3 nauki, punkty wielkich naukowców, okej. I wiszące ogrody. Darmowy ogród w mieście, w którym wybudowano ten cud. Żywności 6, no to też już bez większego znaczenia, ale spoko. Katedra się uchowała. O, i w muzeum mamy 2 fajne artefakty. Jest, szanowni też państwo, opera, jest też wieża. Jest lotnisko od razu, świetnie. To tylko hotel mi potrzebny. Tych zwykłych budynków strasz, o jak malutko się uchowało. No ale jest warsztat, jest laboratorium zostało, jest fabryka. Dobre, jest, spłonęły złe rzeczy, dobre rzeczy. Albo mało dobrych rzeczy, może tak. O, 24, będę miał na plusie, wow, jak dobrze, jak cudownie. Ale 22 tury będzie się kurde gniewać. Czyli mi dopiero, szanowni państwo, w 319 turze zacznie przynosić jakieś profity ten Paryż. To jest problem. Ale to jest piękna mechanika CIF-5. Dzięki temu nie ma w tej grze takiej kuli śnieżnej. Ale, postęp zwycięstwa. Żałuję, że ustawiłem tutaj grę na 350. Na 400 muszę ustawiać. I CIF-4, i CIF-5, i CIF-6. Jakby było 400 tur, to bym chyba zdążył wygrać, a tak to nie zdążę. Tak mi się wydaje. No i dobra, ja już mu tu pozwolę żyć. Bo on nawet tym jednym Orlanem coś może jeszcze napsuć planów takiej Kartaginie. No komukolwiek. Więc zabieramy pokój, chyba że nie będzie chciał. Co mogłoby zakończyć? No dawaj złoto. I ambasadę dawaj, ja też ci ambasadę daję. Dam ci, panie kolego, jedwab, bawełnę i cukier. A ty mi daj 20-30 złota. No dobra, 25. No dobra, 21. O! 20? No dobra, potem się z nim dogadamy. Pyk. I to też. No i teraz 21, tylko tak aż mało. 25. Dobra, 22 dawaj. Okej, może być. No i dobra. To się przestało gniewać, dobrze. I robi bank. A, może być. Może być. Ja tu muszę sobie tę drogę zrobić autentycznie. W sensie tory ja tu zrobię. No dobra, ty tu robisz tory. No i to teraz się gniewa. Mi żadnych dochodów nie daje. Ale jak się przestanie gniewać, to tych dochodów może być naprawdę nieźle dużo. To też dobre pytanie, bo ja sobie tutaj przestawiłem. Kopenhadze sobie zrobiłem tę premię maksymalną. Trzeba by to przestawić. Bo mi w tym momencie nie daje w ogóle turystyki. To 22 tury będzie trwało. To nie ma sensu tutaj tego trzymać. Tak, niech będzie. To w górę. No w Cardiff jest najwięcej tego. Turystyki w sensie. Chociaż kulturki troszeczkę więcej mogłoby być. No i już jest. No i potem... potem tutaj nie ma premii. Potem to jakoś, jak Paryż będzie zaczął dawać turystykę, to jakoś to by
kombinujemy coś. Na razie dajmy to. No po prostu tu. I tu. 147 i turystyka rośnie elegancko. I teraz tu. Tu. No i w Kopenhadze by dobrze było, kurde, mieć wieżę. Także niech moja marionetka mi wieżę zbuduje. Bardzo bym się cieszył z tego powodu. Zaraz, już? Tak, już, okej. No dobra. Szpiega musimy gdzieś wysłać. Co? Dopiero hutę robi? Lol. Niezłe jaja. Gdzie my chcemy wysłać typa? Bo każdy ma ład, także tutaj dyplomata nam nie będzie robił czegoś takiego, jak robi w Babilonie. O, propaganda dyplomaty. No tak, każdy ma ład. To szpiega mogę gdzieś wysłać, tylko pytanie gdzie? Czy ja chcę do Japonii szpiega wysyłać? Nie, wiem gdzie ja chcę wysłać szpiega, do Babilonu, bo ten widok mi się tutaj przyda. Może tu? Nie, chyba nie ma sensu już się bawić. Nie, dobra, nie. Do Babilonu. Przyda mi się widok tutaj. Bo do Japończyka też by było ok. Jako dyplomatę wysłać typa. Dobre kurde pytanie. Może jeszcze coś Niemcowi tu ukradnę? Wątpię, ale... A, spróbujemy. On ma 3 awanse przecież o ten. Czyli Babilon. A tylko Babilon, Babilon. Jest tu. Okej. I zobaczymy. A może on jest słaby, niczego nie ukradnie. Może tego wyślę do Japończyka. To jest niegłupi pomysł. Kyoto jest stołecznym miastem, prawda? Tutaj? Tak, Kyoto. Kyoto jako dyplomata. Moglibyśmy próbować, ale wątpię. Jeden awans ma, znaczy ten zwykły. Także nie ma sensu. A nie chcemy wkurzać Japończyka. Bardzo nie chcemy wkurzać Japończyka. Podziel się spiskiem. A co on tu zrobił? A, Napoleon. No. O, i ten też. Podziel się. On się lubi z Japończykiem, także ja z Haraldem bym się chętnie nawet zaprzyjaźnił. No, bo zwerbowany szpieg, to już go tam wysłaliśmy. I uciekł z Paryża, to tam śmieszne, jak już mówiłem. Dobra. A trudny teren. Ustawimy typa gdzieś tutaj. No i tutaj niech będzie. Idź zrób kopalnię. 3 turki będziemy mieli, fajnie. I teraz to chcemy... O, ja to przezbroję najpierw, to szybciej to przestawię. Zarobiliśmy złota na Paryżu. To możemy. To przezbroić. Bo tak to może będę miał zasięg do tych miast tutaj, a tak to tymi pierwszowojennymi bombowcami to by mi się pewnie nie udało. Musiałbym na raty je tak przestawiać. Też 110, dobra, potrzebujemy dobrych samolotów. Trochę też, żeby oszukać, może nie oszukać, ale odstraszyć Japończyka lepszymi jednostkami. No i to wszystko. Już szykujemy, szanowni państwo, na wojnę. Na razie dajmy tutaj na te drogi. Na wojnę z Babilonem, z Durku. Miałem mówić na bitkę, kurde, na bitkę nie odzwyczaję się. Na bitkę z Durku. Dodajmy na razie tu, a tego gdzieś tutaj wyleczymy. Okej. I tu pójdziemy razem. Czy ja chcę coś pod tym Paryżem zostawić?
Mam nadzieję, że mnie nie zaatakuje, ale jakąś jednostkę może by warto było zostawić. Dobre pytanie. Sam nie wiem. Tu jest generał, dobrze. Okej. To, co planowaliśmy, zrobiliśmy. Trochę Francuzowi jednostek zostawiliśmy. Może Kapang wybroni? Kłapang? Pewnie nie. Ale miłoby. A może, cholera? To bym się cieszył. Nie chcę go aż tak osłabiać. Węgiel zdobyliśmy w ogóle. Ropę zaraz będę miał. Nie brakuje mi, tylko mam na styk. A, zaraz. Jeszcze tu mi popsuli. To jejku, to ja tych kutrów jeszcze więcej potrzebuję. Jeszcze jednego potrzebuję. Tam turystyka też będzie za 6 tur. I ten bot i jego przestawianie tych jednostek. Zamiast pyrgać nimi, to on tutaj cudaczy takich rzeczy. Ale zobaczcie, już ma te zera zastępują zwykłe myśliwce, te, które teraz ja tutaj mam. I one to mają zasięg duży. Kurde, to jest dobry plan, ale namówiłem Japończyka, żeby się napierdzielał. To jest o tyle dobre, że ona tak zbudowała projekt Manhattan. Jest blisko, może na mnie atomówkę zrzucić. Ja chcę mieć z nią spokój, bo kompletnie nie opłaca mi się z nią bić. Ojejku, więc spróbujemy. Mam nadzieję, że Japończyk się bardzo nie wkurzy. No jego to bijemy, to tam mamy go gdzieś. Za chwilę go będziemy bić, no. Może tak, tylko że ja, żeby Japończyk się nie wkurzył. No kurde, sam go namówiłem do wojny. Mam nadzieję, że tak tylko wiecie. Nienawidzi jej w ramach tej wojny. A tak poza tym to mają gdzieś. Bo nie pamiętam, żeby on tam miał z tą Kartaginą jakieś zatargi. Zgodził się na wojnę, bo po prostu jest potężny. I mu płaciłem. Za to. Ale chyba możliwe, że przekombinowałem. Jakby tak uszczuplił te siły Babilonowi Japończyk, to ja bym się cieszył. No, kurde. Jak się granice skończą, to już jej nie otworzy. Uwolniona potęga. O, patrzcie, mam uran. No jakie cuda. No dobra, jest tu ciągle sojusz. Przyjaźń. A, jednak cholera. Dobra, ty najpierw tu może. Ty teraz tu. No. Niech się już zrobi ten zamek, bo tu za chwilę za dwie turki będzie, o właśnie. Neunschwanstein. Nie wiem, czy jest sens cholera grzać, bo generalnie gdybym nie wymyślił sobie, nie obzdurał tego zwycięstwa turystycznego, czego zwykle nie robię, w sensie nie planuję zwycięstwa już na początku gry, bo to jest troszeczkę bez sensu. Trzeba właśnie czekać na rozwój sytuacji, dostosować się do warunków panujących na mapie. No to pewnie bym szedł po zwycięstwo naukowe, patrząc na to, jak ta gierka się rozwinęła. Bo bym widział tam, tutaj, bym widział, że nie ma sensu. Że to się może nie udać. Ale teraz jest już za późno raczej, bo ja bardzo późno zbudowałem laboratoria badawcze, bo budowałem budynki kulturowe, turystyczne. Więc teraz to już chyba, no próbuję, kurde, zrobić to. Tu mi pokaże za ile? Za 41, nawet tu jest źle. Ale jeszcze turystykę możemy rozwijać, szanowni państwo.
No Francja 158. Paryż jak zacznie działać, też będzie nieźle. Kurde. Lotnisko zaraz będziemy robić jeszcze. Dobra, chyba idziemy po to, no. W sensie idziemy tu. Grzejemy na rympał. Mam wielkiego inżyniera, to operę w Sydney sobie też zrobimy. To coś będzie fajnego, szlak handlowy. To nieźle. To nam też jest potrzebne i to też bym wziął, mimo tego, że mam większość wież już zrobionych. Ale będą za darmo. No i zadowolenie też będzie, i populacja też będzie. No, próbujemy. Wszystko na turystykę. Dobra. Tu trzeba hotel zbudować. Tylko nie, chwila. Bo tu nie ma tych rzeczy. No ale hotel jest za darmo. Lotnisko kosztuje utrzymanie 5, ale hotel nie. Czyli budujemy hotel. To jest w ogóle moje miasto, Cardiff. Najpotężniejsze produkcyjnie. Czyli w Cardiff niedługo zrobimy, szanowni państwo. O, badania. 25% produkcji miasta idzie w naukę. A potrzebne mi oczywiście to, żeby szybciej internet zdobyć. Także chyba już po tym pójdziemy. Giełda by się przydała? No przydałaby się, ale też sobie odpuścimy. A, koszary jeszcze muszę zrobić. Bo też bym tam... Jak to się nazywa? Ten cud narodowy związany z koszarami. Epos narodowy chciałbym też zrobić. A, chociaż arsenał też by się tu przydał. No ale to już zaryzykuję. I badania zrobimy. Tak. Tu co robi uniwerek? To sam zrobiłem. Dobra, już tu, to już widziałem. Jest w zasięgu. Aha, a dobra, myślałem, że mi jedno to pole to samo pokazuje. Jakieś tam źródełka mam, bo ja niby mam ten uran. Ale ja go kupuję. Tak? Czy ja gdzie... Tu jest jeszcze, patrzcie, tu jest jeszcze. Jeszcze jakieś miasto mogę też na przykład mieć na uranie. Ja aż 10 uranu od kogoś kupuję? Bo jeszcze tu mam też uran. Patrzcie, patrzcie. Tu uranu mi nie brakuje. To jest okej. Może jeszcze gdzieś być ten uran. Znaczy miasto może... Nie, to by mi gra pokazała, gdybym miasto miał na uranie. Ja kupuję aż 10 uranu, aż się zdziwiłem. To ja niezłym typem jestem. Dobra, jest połączenie. Cudownie. Złoto od Dydonu, barwniki. O, chcemy otwarte z nią mieć. Chociaż może niekoniecznie. Tam. Nie, mamy ciągle, ona ma. A to oznacza, szanowni państwo, że... A, nie sprzedam na razie. Że ta premia tam ciągle jest. Ja zużywam, ty mnie coś oszukujesz. Nie zużywam, miałbym na minusie tutaj. Czyli to jest okej, jest okej. No, zasięg by się przydał, ale podwójny atak oznacza, że szybciej zdobędziemy kolejny awans, także ja idę w to. I ustawiam to na razie, no gdzieś tutaj. Potem ja sobie to wszystko poustawiam jeszcze. Dobra, też gdzieś ustaw tutaj. Ty idź może tutaj. Strasznie naokoło, ale dobra. Strasznie mi przeszkadzają te jednostki, ale dobra. Ale mi kurde gardziało siada. Ale dobra. No i ty na razie tu idź sobie. No dobra, najpierw zróbmy to. O, awansik. Nie, idźmy w osłonę. Wyleczymy się i... O, i lotniskiem się przetransportujemy przecież. No i tutaj trzeba absolutnie, szanowni państwo, lotnisko zrobić. Tam, gdzie mam cuda świata, chcemy lotnisko. Hotel i lotnisko. I tam, gdzie mamy te takie ulepszenia jak Chateau, także tu mogłoby się lotnisko zrobić. Nie, tu, w Ribe. Nie, tutaj też. Jakieś tam jest. Tu już jest. Mam nadzieję, że gra mi tu hotel zrobi. W sensie ten.
automatyczny gubernator, że mi zrobi. Burmistrz, o, burmistrz bardziej. I tutaj też będziemy musieli zrobić. Bo tu będzie cud świata za chwilę. Także tu będziemy chcieli lotnisko mieć. Jezus Maria, nie tak kolejka miała być. To, potem hotel, potem wieża. A, jeszcze koszary też będzie trzeba zrobić. Może arsenał jeszcze w tym mieście, zobaczymy. Czyli tak, no to, bo tańsze. Tu, bo kultura, o, coś takiego. W razie czego będziemy przestawiali. Gdzie ja mam jeszcze cudy świata? Tu, ale to mam nadzieję, że automatyczny burmistrz mi to ogarnie. Bo nie chcę tego miasta przyjmować, żeby sobie tutaj nie zwiększać tego limitu. Taki plan. Dobra, dawaj tę turystykę. Dawaj na przejęcie. Dawaj tory. O, teraz możemy to przestawić. Dobra, tu. A, tego dajmy... A, takiego zasięgu już nie ma. Dobra, to wszystko dajemy tu w takim razie. Nawet tutaj macie zasięg? Nie. By się zaświeciło, choć to nie zawsze widać. O, tu ledwo widać, ale widać. Dobra, czyli tutaj niech to będzie. Ciap, tory. Też na przejęcie. Następna tura. Aluminium też mnie martwi. Więcej chciałbym oczywiście mieć. Dobrze by było więcej mieć, ale to centra recyklingu będziemy mogli zrobić. No, jest nam przykro. No jeszcze sobie w przerwie popatrzę, co tam Japończyk lubi, czego nie lubi. Spróbuję wejść mu w tyłek. Już nie dobijałem tego, bo mówię, nie chciałem już osłabiać tego Francuza zbytnio. To, co od niego chciałem, to mam. O, zabijać się, chłopaki, zabijać. Jak się ustawię, to już i tak zaatakuje. Bo to już nie ma czasu. Trzeba napierniczać. A, będę atakował Babilon. W sensie durku Babilonu. Raz, żeby podejść pod Niemcy. Którzy mają wielką zaporę, także mój internet tam nie pomoże. Więc raz, żeby podejść, dwa, żeby skrócić Babilon, który jest potężny kulturowo, turystycznie też, ale kulturowo również. No i to może być. Kulturowo również. Dzięki temu broni się dobrze przed moją turystyką i to jest problem. No i Niemiec z uwagi na wielką zaporę też się będzie dobrze bronił przed moją turystyką. Ale ja tę turystykę ciągle przyspieszam, zwiększam, dopalam, premiuję. Także nadzieja jeszcze jest. Tyle, że już nie ma, teraz nie ma już, wiecie, jakby alternatywy na zwycięstwo. Albo turystycznie mi się uda, zdążę, albo Japończyk to wygra. Najprawdopodobniej na punkty. Nawet jak tego Niemca dobije, no to mogę nie dać rady. No, dwie tury jeszcze, kurde, muszę zrobić. Znowu ponad 40 minut będzie. 268 złota, 47 na turę. Jednostki sobie będę mógł przez... Ojejku, koniec paktu obronnego. O Jezus, Jezus. Żeby on się, kurde, zgodził. O! Widzicie, kurde? Widzicie? Widzicie? Czy ja tego właśnie, kurde, nie zrypałem? A sam go żem do tej wojny namówił, ale teraz wymyśliłem. Wojna, przyjaźń ty, przyjaźń Dania, przyjaźń Rzym, okej. Okay. Czyli wiemy, z kim się chcemy zaprzyjaźnić jeszcze. Próbujemy. O, cholera. Niedobrze. Rzym. O, on się może zgodzić. O, nie godzi się.
Brokiery. O, tu się zgodził, dyskusja. A już, a dobra. No i kurde. Będziemy próbować, trzeba było odwrotnie to zrobić. Znowu żem zrypał. O jejku, jejku, jejku. Tu jest mnóstwo trudnego terenu, idziemy w to. I ustawiamy tę jednostkę tutaj może. I to chcemy jeszcze przezbroić. No liczę, że jak Japończyk będzie wojował z wieloma cipkami, to da mi spokój. Jest na to szansa, szanowni państwo. Tu by też wypadało zbudować, no hotel tu trzeba zrobić jako tako też szybko. A lotnisko to już sobie chyba daruję. To nawet odwrotnie. Idziemy po ten uran. Trzeba by projekt Manhattan gdzieś też wziąć. Kurde. Ale tu jest do roboty. No też hotel na pewno i koszary by też można było zrobić. O, jeszcze wieża transmisyjna. Gdzieś ten projekt Manhattan muszę pyknąć. Kurde, może tu szybciutko? O, chyba tak. W taki sposób. Dobra. Co tu się podziała, ten pakt? Niestety. Ale może się zastanowi dwa razy Japończyk, zanim mnie zaatakuje, gdy będę miał atomówki. Trzeba by je, kurczę, zrobić. Może tego konika ja tu zostawię gdzieś na razie na straży? A niech on na razie tu siedzi. Znaczy w sensie, on może tu. Na czuwanie. To, że się pogniewał ten Japończyk, to nie oznacza, że on się jeszcze nie zgodzi tutaj ze mną na ten sojusz obronny i tak dalej. To się jeszcze może udać. No dajmy to na razie tu. I do nich też będę próbował zagadywać z tą przyjaźnią. I handlować. O, ja mu coś sprzedam może. Za pół darmo. O, to jest plan. Jakby się tak udało jednocześnie żyć w zgodzie, w przyjaźni, w sojuszach z Kartaginą, która jest niebezpieczna, i z Japończykiem, który jest jeszcze bardziej niebezpieczny, to by było idealnie optymalnie, a my byśmy tutaj się bili na północy. O kurde, XCOM. LOL. I w 305 turze namówimy Japończyka, mam nadzieję, do wojny z Niemcem znowu. Mógłby go nawet całkowicie podbić. Bo już różnicy mi to nie robi, a byłby spokój. Babilonem bym się zajął ja. Chociaż Japończyk w sumie też może. Ale i tak się muszę zbroić ze względu na Japończyka. No na tym polega dramat. Chyba zrypałem z tą Kartaginą. Ale ona mogłaby mnie zbombić tymi atomówkami, autentycznie. I to byłby problem. A ona mnie tu ma ładnie w zasięgu. Nawet Edynburg mogłaby mi palnąć. A to byłby problem. Ej, ta kuźnia. Czy ja tu chcę robić tę kuźnię, kurde? Zakolejkowana była od dawna. Ale nie wiem, czy mi ona do czegokolwiek potrzebna. No tam trochę produkcji będzie, no to też się by przydało. Na razie skupuję uran na uran ze świata. Nie będę się głupki bawić z zapałkami. ...154 mam turystyki. I za chwilę będę mógł coś kupić za wiarę, albo automatycznie się kupi w tej turze. Uwaga, uwaga, uwaga. O, no idź Weinstein na wielki finał. Pięknie, 12. Miasta, które wszyscy chcemy odwiedzić. Ej! Akkad jest pierwszy, czyli Akkad trzeba też zdobyć. Durku i Akkad. O, widzicie. Widzicie. I dlatego idziemy na Babilon. Bez Babilonu. Babilon bez Babilonu. O, i tutaj fajnie. Jedno może być. Czyli co, już droższe te budynki.
A, 800, kurde. Szkoda. Dobra, co ja chcę tu robić? Tu chcę zrobić. O Boże! Zaraz tutaj coś pozmieniam chyba jednak. Pym, 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 pym. No też będzie bonus do produkcji. Tutaj te tory wzdłuż rzeki planuję. Dobra, bomber ma zostać, ty masz tutaj czuwać. I tyle dzisiaj. Trzymajcie się, pozdrawiam. I na razie, cicho.